kochani, witajcie! A w dzisiejszym odcinku wielka niespodzianka. Toca Boca! Prosiliście mnie bardzo dużo razy w różnych komentarzach i wiadomościach, abym zagrała w tę grę. To będzie mój pierwszy raz. Dosłownie przed chwilą sobie ściągnęłam ją na telefon, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku w komentarzach mi napiszecie jakieś wskazówki, co powinnam zrobić w tym Toca Boca świecie. Nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka, a teraz przenosimy się do świata gier. No okej, to teraz zaczynamy. Chyba na początek powinnam stworzyć swoją postać. W takim razie zacznijmy. Oczywiście będzie to jakaś blondynka. No dobra, to zaczynamy. Po pierwsze dziewczyna, kolor skóry. O, widzę, że można zmieniać. Ja mam dosyć jasny, więc chyba wybiorę sobie to. Następnie, cóż to takiego? O rany, mogę sobie zmieniać dłoń. O wow. Ale wiecie co, ja chyba zostanę przy jakiejś takiej normalnej. Teraz fryzura. Oczywiście damska. O, te wszystkie włosy są jakieś siwe. Takie długie włosy. To mi się chyba najbardziej podoba. I teraz robimy blondynkę. Taką, o, nieco jaśniejszą. O, jest chyba ok. Broda. O nie, nie, nie. Tego nie chcemy. O, jakie oczy. Ujacie, zobaczcie na to. O, takich złych to ja chyba nie mam. Zrobimy sobie takie piękne. Nosek jakiś taki malutki. Ja akurat mam mały nosek i zróbmy go sobie takiego jasnego. Brwi mam nieco ciemniejsze, więc takie zostawmy. Buźka. Ej, słuchajcie, ja zawsze jestem uśmiechnięta, ale nie taka krzycząca. Buziaki mogę przesyłać albo mieć uśmiech. O, to mi się podoba. Piegi. No, tutaj akurat piegów to ja nie mam. Policzki. Policzki czasami mam takie czerwone, czego bardzo, ale to bardzo nie lubię. Okulary. No właśnie, to jest ważna rzecz. Nie przeciwsłoneczne, tylko normalne. Co prawda nie ma tutaj takiego kształtu, nie mogę zmienić koloru. Czas teraz na strój. No jest. Cóż my tutaj mamy? Fajne są te stroje. O, to w paseczki mi się podoba. O, szkoda, że nie ma koszuli, bo ja bardzo lubię nosić koszulę. Chociaż może coś tu... O, wow, patrzcie na to! Jakie boskie! Albo coś z kociakiem. Jest, z kociakiem. Dobra, słuchajcie, to jestem już ja. Mega mi się to podoba, chociaż tutaj też jest kociak. No dobra, to niech będzie. I co? Udało nam się stworzyć już pierwszą postać. Wow, mogę jeszcze dwie stworzyć. No dobra, ale na początek zagramy tylko tą. Ja tutaj czytałam w opisie, że ja mogę tutaj chodzić po całym świecie. Słuchajcie, gdzieś tutaj mi mignęły jakieś zwierzaki, tutaj na środku. Czyli mogę wejść do tego budynku. Wow, to jest gigantyczny sklep. Nawet bym powiedziała, że taki supermarket. No dobra, gdzie ja tutaj jestem? O rany, gdzie jest moja postać? Hej, Sylwia, gdzie Ty się podziałaś? Dobra, jestem tutaj. Wam na razie dziękuję. I ja mogę... Słuchajcie, ja jestem głodna. To tak, marchewka, pomidor. No, pomidora, zobaczcie, nie chcę zjeść, bo ja naprawdę nie... No dobra, w takim razie zbudujmy ten dom. Widzę, że tutaj mamy coś pokazane. O, jakie fajne działo. O, jaki mały, uroczy domek. Wow, zobaczcie, jak fajnie się buduje. O, faktycznie, jaki on jest malutki. Zaglądamy do środka. No ładnie, ładnie. Podoba mi się tutaj jakieś radio grające. Czy ja mogę to poprzestawiać? Chyba tak. O, mogę. Mamy łóżko. Piętrowego na razie nie będę brała, bo ja będę tutaj mieszkać sama. Więc mamy łóżko. Mamy do toalety. Co nam brakuje? Prysznic. No właśnie. Ale tutaj tak przy oknie? Będą mnie podglądać chyba, no ale trudno. Lodówkę mamy. Kanapa. Oczywiście. O, nawet tutaj to radio pasuje. Pufy damy. Jeszcze jedną. Jak przyjdą goście, wiecie, żeby mieli gdzie usiąść. To radio jeszcze sobie postawię. O, tutaj. Zobaczcie, to będzie taki imprezowy pokój. Idealnie, super. Co ja tutaj jeszcze mam do wyboru? Podłogę. Tak, to się tak robi. O, w ten sposób. Ej, fajnie to wygląda. W łazience zrobimy takie niby kafelki. W kuchni zrobimy deski. I w salonie też zrobimy deski. A w sypialni będzie taki kolor. O, chyba słuchajcie, to jest wszystko, co ja tutaj mogę. Nie, jeszcze ściany mogę malować. Albo tapetę położyć. No to koniecznie. Tu muszą być chmurki. Tutaj zrobimy kwiatki. W kuchni zrobimy cegłę. I tutaj zrobimy jeszcze takie jakby kafelki na ścianie. O wow, i roślinki mogę mieć, ale słodko. Oj, teraz mi się tutaj nie mieści. No dobra, słuchajcie, ja ten dom będę jeszcze upiększać. Na pewno nie raz i nie dwa. Jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście będzie więcej odcinków z tą grą, tylko dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. A ja teraz zaproszę moją bohaterkę. I chyba już, słuchajcie, wystarczy. Jeszcze nie, jeszcze jedzenie. Jajka, coś co ja bardzo lubię. I trochę warzyw, ogórek. A teraz wychodzimy stąd i przenosimy się znowu do tego sklepu. Tadam, tadam, jestem w tym przepięknym miejscu Pet Shop. Kotka widzę tutaj szarego. O rany, one jeszcze słodko miauczą. Tutaj widzę takiego malutkiego. O, jak słodko, może następnym razem sobie zaadoptuję psiaka. Ale jeszcze tak, ten koszyczek też będziemy brali. Cóż my tutaj jeszcze możemy mieć? Szczotkę do czesania, oczywiście. No dobra, bierzesz to, bierzesz to. Nie wiem, przepraszam, kto tutaj to sprzedaje? Szukam swojego domu, o tutaj na wzgórzu i jesteśmy w moim uroczym domku. I teraz czy ja będę miała te wszystkie rzeczy? A, mamy to! Ale czad! O wow, jak słodko! Kociaki zamieszkały u mnie. Tadam, tadam. Więc tak, jeden kociak ma tutaj pufę. A, wiedziałam, żeby więcej tych puf tutaj postawić. Ty sobie usiądziesz tu. O, jak słodko. Miejsce do spania, no oczywiście obok mnie. Szczotkę położymy na szafeczce. O, jak uroczo. Jeszcze koszyczek. Koszyczek może tutaj. Piłeczkę koniecznie. I karmę ustawimy sobie tutaj na stole w kuchni. I już jestem w tym fantastycznym miejscu. O rany, kociaki nowe się nie pojawiły, czyli to co zabrałam to już tutaj jakby nie wróci. Dzień dobry, co tutaj można kupić? A, zapraszam, zapraszam, mam przepyszne rzeczy do jedzenia. A, okej, to może ja zanim kupię, to ja sobie skosztuję, może trochę mięska. Ananasa, o rany całego, ale apetyt. A tutaj mamy jakieś rzeczy do domu i zabawki. Wow, sklep jakby gracza. O, później się rozliczymy. Mamy stojak z kamerą. Przepraszam bardzo, zabieram ten globus. Tutaj wiecie, kręcić filmiki na YouTube'a. I cóż, my potrzebujemy klatkę z chomikiem. Nie, całą klatkę. O, proszę bardzo, trzymaj to dziewczyno. Tutaj mamy jakąś karmę, to też. Tu jeszcze coś mamy. I tu jeszcze jednego chomika. O rany, ja tam wszystko do środka mogę napakować. Halo, halo kociaki, mam dla Was mały prezent. Kociaki chyba się ucieszą z tego, że dostaną kolejnego przyjaciela. Tutaj mamy globus, postawimy go tutaj obok szczotki. Wiecie co, teraz potrzebuję jakąś szafkę, albo półkę, albo coś takiego. Wiecie, żeby postawić tę klatkę moją. O, chyba tutaj, zobaczcie, to się zmieści. Łóżko pomiędzy szafkami. Okej. Teraz dawaj tę klatkę. Dawaj, tu będzie karma. Tu będzie kolejna karma. Słuchajcie, jak w sklepie zoologicznym teraz tutaj u mnie będzie. Klatka stoi na szafce. O, słuchajcie, nawet mam porządek tutaj w tym domu. Mega mi się podoba. Ty sobie może usiąść tutaj obok tych kotów. O, jak słodko, zobaczcie! Przytulam koty! O, ci, którzy oglądają mój kanał od jakiegoś czasu, to dobrze wiedzą, że ja jestem prawdziwą kociarą. Ja chyba zaraz zaproszę kogoś jeszcze. Najpierw tylko ustawię sobie tutaj te rzeczy. I czas teraz zaprosić jakichś gości. Ale to są fajne postaci! O, wow! Czy będzie jakiś kot? Jest! To jest chyba kot. Chodź, zapraszam Cię. Ty kochany. Być. O, gamer jakiś tutaj. W takim razie kociaki niech spadają na kanapę, a goście tutaj siadają. I co, słuchajcie, ja tutaj stworzyłam niezłą, małą imprezkę. Bawiłam się świetnie. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną w tym pierwszym odcinku z serii Toca Life World, czy Toca Boca. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta seria i może nagram kolejny odcinek. Dzisiaj stworzyłam swoją postać, zbudowałam swój domek. Teraz uwaga, naciskam na słoneczko. Zapada noc, ja mam na szczęście zapalone światła tutaj w mieszkaniu, ale zapraszam Was do kolejnych odcinków i piszcie mi koniecznie na dole w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach z tą grą. Pa, pa!